Pan prezydent zwraca uwagę na to, że odbiera się mu prerogatywy, lekceważy się jego prerogatywy. Ułaskawienie z 15 roku, które jest ważne, zostało zlekceważone na różnych etapach i przez sąd, i przez policję, i przez to wtargnięcie do Pałacu Prezydenckiego i wyprowadzenie jego gości z Pałacu Prezydenckiego. Przecież to są standardy z republik bananowych. Ale przecież na przykład zwraca na to uwagę. Jacek Siewiera, doradca prezydenta, mówi, że proceduralnie wszystko było w porządku. Może tak mówi, ja się z tym nie zgadzam. Wchodzenie jednak przez, proszę zwrócić nawet uwagę na artykuł. Prezydenta niż proszę pan, zwrócić, ale ja się z nim nie zgadzam, ale pan ze mną rozmawia, więc ja się z nim nie zgadzam, jeżeli tak mówi. Poproszę zwrócić uwagę, że nawet wczorajsza Rzeczpospolita dotarła do ciekawych informacji na temat tego, że zostały naruszone kwestie bezpieczeństwa wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, ujawnione poprzez nagrywanie kamerami tych policjantów, przez tych policjantów, którzy wykonywali te czynności, ujawnione bardzo delikatne sfery bezpieczeństwa prezydenta Rzeczpospolitej.